Denis napisał mi wiadomość, jakby nie będę jakby żartował. Przeczytaj. Zostawię to na jakieś inne aferki. Dobra, ale... Ale nie, to nie jest lit w ciebie. Ale wydaje mi się, zobacz, Denis, nie, który jest kurwa narwany, który ma krótki ląd. Nawet go i jego teksty nie bierze na poważnie, bo jakby wziął na poważnie, to pewnie by ci już wpierdolił na miejscu. To posłuchaj teraz. Proszę bardzo, teraz całą waszą teorię. No jak ma zarobić na kretynie, który go rozjebie w 10 sekund, to też bym to zrobił. Dlaczego Denis Załęcki w takim razie dzwoni po moich znajomych? Pisze po moich znajomych o mój adres. Dlaczego? Na przykład, jeżeli nie bierze tego na poważnie i robi to do dnia dzisiejszego. Może chciał cię wystrazić po prostu. Tak? A wiesz, co właśnie z tym spowodował? Że mogę mu naszeć do ryja, kurwa, za takie coś. Bo się nie boję tego peta. Kurwa, pierdolenie, no głupie. No. Stałbym przed nim. Mam być szczery? Mam być szczery? Kurwa, siedzę z nim, nie? I czuję się, jakbym cofnął się, kurwa, 10 lat, kurwa, wstecz, nie? Serio. Może bierz mi narkotyków. Walczyłem, tak. No właśnie, ja... Czy ty uważasz, że Nathan miałby jakikolwiek szansę? Nie miałby żadnych. A ty przegrałeś, Nathan, czy wygrałeś? Wygrałeś? Ty, no to kurwa, jak z nim wygrałeś, to ja nie dość, że... Jak wygram z tobą, to też wygram, kurwa, z Denisem. To jest chyba normalne. To może nie chcesz walczyć z Denisem, a ze mną zawalcz. No mówię, że waszą ja mogę cię wziąć. Na kolejnej gali mogę cię wziąć od razu po mojej walce. Mogę dwie walki na jednej gali zrobić, dawajcie. Dobra, spoko. Dawaj. On jako podwieczorek, kurwa. Spoko. I zmieniaj się z bratem na piątkę. Żebyście mogli, kurwa, oddech wziąć. Zmieniać, co ci będą, kurwa, w szpitalu pościeli, pampersy, kurwa. Dobie nos nastawiam. Raz, kurwa, lewa dziurka od mefedronu, zmieniać będą, a prawa dziurka od kurwa, kutosu. Kroplówki tylko i, kurwa, opatrunki, tak ci powiem. Kroplówki, kurwa. Żeby cię, kurwa, utrzymać przy życiu. Chociaż, a kurwa, takich jak ty to nie powinni. Słuchaj, tak bardzo się śmiesz z UFC mojego, nie? No. To dla udowodnienia poprosiłbym kamerę na mnie. Na Instagramie nathan.marcon wstawię zdjęcie z Conorem McGregorem. Dziękuję. Wstawię zdjęcie z Conorem McGregorem. Byłem na spotkaniu z Conorem McGregorem. Powiedział ci, że mówię to z pełną... jesteś przyszłym mistrzem świata. Nie, Conor mi powiedział, że wiesz, co masz potencjał. Ale co, chcesz, kurwa, czycić mu kible w domu, czy o co chodzi? Paweł, powiedz mi... Chcesz współpracować ze mną. Bo Nathan wizualizuje sobie karierę w UFC. No. Jakby, że on będzie tym zawodnikiem UFC. Aha. Jakby ja generalnie, jakby dla mnie to jest coś takiego, że... To są też marzenia i nie, to jest cel, ma prawo. Który... Albo cel. Ma prawo. Ludzie bez marzeń. Ale ty jako profesjonalny freak, no kto? W sumie wychodzi... Przecież ja go najebię w klatce, kurwa, to będzie profesjonalny freak. Słuchaj, kurwa, Nathan, za marzenia nie karają i bez marzeń człowiek byłby bardzo ubogi. I to jest super, że masz takie marzenia, naprawdę. Nathan, ile masz lat w tym momencie? Jestem rocznik 2003. 2003, czyli jesteś młodym gościem. To policz, ile mam lat. Ej, dobra, policz, ile mam lat. 9 lat młodszy od nas, tak? Mówimy 9-4 jesteśmy. Czyli masz 20. Źle, kurwa. No dobrze, brawo teraz. Udało się, no. Więc jako 20-latek, który jakby no mimo wszystko jest w jakiejś formie fizycznej, Nathan, gdyby naprawdę trenował, czy widzisz taki potencjał, że jest jakikolwiek żeby kiedykolwiek stoczył walkę z Izraelem, Adesanią, tak, i rozjebał? Dobra, daj mi powiedzieć. Nie, Ja muszę odpowiedzieć. W jakiej kategorii wagowej chcę być mistrzem? Jakiej? 90. Dobra, nie ma takiej, ale... Dlatego może chcę... Debilu! 90, bo może... Chodzi mi, że ja wchodzę w 90. No dobra, ale... Dobra, słuchajcie, mogę odpowiedzieć na pytanie, słuchaj. Ale... Prochaska. Ale w każdej chwili ja naprawdę zbiję wagę do Khabiba i teraz z Khabibem miałbym szansę przez to, że nie trenuję. No kurwa, tego nie mogłeś zbić wagi, kurwa. Dobra, słuchajcie. No, ale słuchaj, ja zbiję do Khabiba, bo teraz współpracuję z bardzo dobrym trenerem, bardzo dobrym dietetykiem. Michał też z nim współpracuje. Tak, no to jest bardzo dobrze. Zbiję do Khabiba i Khabib wróci z emerytury, nie jest w treningu. Ja w stójce Khabiba porobię. Jakie było pytanie? Boxer, jakie było pytanie? Parterze nie mam szans. Pytanie było takie, czy ty jako doświadczony freak, średnio zaawansowany fighter, widzisz potencjał na to, że Nathan Marcon na przykład, no wiadomo, że z tym Khabibem zaawansowany fighter, tak, nie już się, dobra, okej, okay, słuchajcie, zacznijmy w ogóle od tego, nie? Że Nathan już nie powinno się poważnie traktować po tym, jak kurwa samozwańcz nazwał się bogiem estetyki, kurwa. Nie, to ludzie mnie tak nazwali. No jak mogą cię nazwać, jak ty, kurwa, wyglądasz paskudnie? Po pierwsze, na Gide Komastię cię zapraszam do mnie, do kliniki. To teraz posłuchaj. To jest pomówienie. Dobrze. Leci pozew. Dobrze, zobaczyłem pod USG. Czy masz, czy się nadajesz do zabiegu? Że to nie jest ginekomastia. No, to to jest G. No to plastykę można zrobić. To teraz słuchaj. O tysiaka. No dobrze, no ale nie możesz, dobrze. Czekaj, ja nigdy w życiu bym się nie nazwał, kurwa, nawet jakby mnie ludzie nazwali bogiem estetyki. Nie zmieniaj tematu. Jeżeli ja mam ginekomastię,
dajesz mi tysiaka, a jeżeli nie mam ginekomastii... Słuchaj, mogłem się pomylić, kurwa, na pierwszy rzut oka wygląda, że masz ginekomastię. No to się pomyliłeś, jest jedna różnica między nami, że ja potrafię... Jest jedna różnica między nami, ja zawsze potrafię się przyznać do błędu, jeżeli go popełnię, bo nie jestem, kurwa, alfą omegą. To dużo tych błędów popełniasz. No i dlatego jestem mądrzejszy coraz z dnia na dzień, coraz bardziej, bo żeby być mądrzejszym, trzeba popełniać błędy i uczyć się na nich, przede wszystkim widzieć, nie? Że się popełnia. I teraz słuchaj, jeżeli on nie nadaje się nawet na scenę, jeżeli chodzi o figurę, o zawody sylwetkowe, to jak to tym bardziej nie nadawałby się do żadnych walk. Po pierwsze, nie ma koordynacji ruchowej. Oczywiście każdy, jeżeli był ciężko pracował, to A ty wiesz, że gdybym przypilnował diety trochę bardziej, zwróciłbym do siły, ale to nie chodzi słuchaj, o dietę, dieta, siłownia i ja bym na scenie mógł przebić Christophera Bamsteta. I to jest akurat prawda. Ja mam taką dobrą genetykę, ja mam taką determinację, że gdybym był skupiony w kulturystyce, przebiłbym Christophera Bamsteta. Ja jakby wiem, Nathan, o co ci chodzi w tym twojej całej jakby... Nie wiesz, bo jesteś głupi. Czekaj, stworzenie swojej postaci. Jakby głupi, chcesz głupi, iść w ten cringe, chcesz aż tak mocno... No oni też budowali w domu, kurwa. Jakby. Chcesz iść aż tak mocno w tą odklejkę... Kurwa, Patty Matt! Że to jest twój sposób na życie. Tylko kurwa, nikt nie będzie... To jak ty mordo przegrajesz z Darul wam. A dlaczego... Ale dlaczego ty tak mówisz? Dlaczego ty? To jest teraz pytanie ode mnie, czekaj na ten. Daro by cię najebał, kurwa. Od tego zacznijmy. Jest wyznacznikiem chujowego filmu. Nie, umówmy. Nie, Freak Fighter to nie znaczy, że jest tylko chujowy. Znaczy, Freak Fighter to musimy brać pod uwagę to. To jest suma dwóch rzeczy, czyli to, co robisz na konferencji i to, co pokazujesz w klatce. Lew daje jakieś tam konferencje, ale umówmy się, walki daje. Bardzo, bardzo średnie. Ostatnia falka jego, gdzie obrotówki robił, spodobała mi się też, ale wkurwia mnie to, umówmy się, jeżeli ktoś wychodzi, kurwa, do walki, bierze za to pieniądze, ludzie za to płacą, a on, kurwa, się kładzie i nie chce wstać, to jest dla mnie pizdą. I sorry, Daro Lewew, w sensie nie mówię do ciebie, że ty jesteś pizdą, bo on jest sympatyczny, lubię, ale jakby mocno nazwałem, żeby dobitnie to pokazać, nienawidzę. Jak ktoś, kurwa, nie ma jaj i mnie trzeba było zajebać w klatce, żeby mnie pokonać, jakby nie było sędziego. Naprawdę, który by tego nie przerwał. A takich ludzi, i on, to jest ta sama historia na pewno, bo z jajami to trzeba się urodzić. Można wypracować pewne rzeczy, charakter, nie? Ale wiesz, ty nie masz, i Darol też nie ma charakteru. Ma ambicje sportowe, żeby robić jakieś treningi, żeby powalczyć sobie, ale to nie jest charakter sportowca. Ja nie mam charakteru? Nie ma. To udowodnię ci to w takim razie. Znaczy w teorii, jeżeli chodzi o Natana, to stanę w obronie, bo przyjąłeś na siebie mnóstwo ciosów, wychodziłeś zawsze mocno porozpierdalany i też nie poddajesz się też w tym oktagonie. I dziękuję i powiem ci tak. To jest akurat prawda. Pan. Jeżeli prowadziłem, ty wiesz, jak się prowadzi tryb życia melanżowy, prawda? Tak, bardzo dobrze wiem. No właśnie, to ja prowadziłem przez pół roku i potem się ogarnąłem. Tylko pół roku prowadziłem i się ogarnąłem. Rok, pół roku. Jeżeli przez pół roku prowadziłem taki tryb życia, zlekceważyłem Darka, nie byłem na żadnym treningu, może na dwóch tylko poszedłem, żeby mieć trenera narożnika. I trzy dni przed walką, zanim przyjechałem do hotelu, przestałem, jeszcze byłem, szumiło mi w głowie, wszedłem do klatki, od razu straciłem w ogóle wszystko i zmysł i wszystko, bo nie wiedziałem, co się dzieje i dlatego przegrałem tą walkę, a potem zacząłem trenować od nowa, skupiłem się, hejtera najebałem w pierwszej rundzie, znokautowałem go w ciągu minuty i trenuję cały czas dalej, to jakby, co to jest za walka sens? Okej, to czekaj. Koksem trwała chyba trzy rundy. Okay. Tak? A do Wiskiego Koksa też nie trenowałem. Okej, okay. No to Nathan, ja ci teraz mówię całkiem poważnie, życzę ci, żebyś dawał naprawdę dobre walki, ja lubię, kurwa, oglądać dobre walki ludzi, którzy się biją do końca, obijają se mordy, to jest fajne, okej. Okay. Ale nie wierzysz w jego karierę. Nie wierzę i okej, też rozumiem, że mógł się nie przygotować i przegrać za Rolwem, bo wiem, jak to jest się chujowo przygotować, jak wiem, jak malanżować do walki, bo sam to przeżyłem z Pasternakiem, miałem taką sytuację, że też olałem temat totalnie i jakby rozumiem, ale... No powiedzmy sobie ale szczerze, do byłeś UFC, w melanżu. No byłem w melanżu, walki tak. Z Biowampirem. I umówmy się na tam, kurwa... No to już mocna taka odklejka jest, nie? Ja rozumiem, że to może was cisnąć, że masz taki styl, chcesz znaleźć sposób na siebie i myślisz, że to się sprawdza i że jest to fajne, okej, idź tą drogą, ale kurwa nie możesz już aż tak bardzo odlatywać, bo my, kurwa, cię nie ściągniemy na ziemię, jak ty otwórnie tak?
No, i to się skończy psychiatryką. Ja ci ściągnę na ziemię w klatce spokojnie. To się kurwa. Jak wy jako tylko... federacja powinniście już kurwa zabezpieczać się i... Ale już tam psychologiem, już jest. Jest? No to jest. Ja polecam ci na tam. Może kontrolowaną odklejkę. O. Jesteś w terapii, a teraz śmiejesz się z tego i mówisz, że idź do psychologa. No ale to nie jest śmieszne, bo ja widzę, ja się martwię o ciebie. Jesteś ignorantem i hipokrytą. No to jak mogę być ignorantem i hipokrytą i mówić o terapii? Ja martwię się o ciebie. Mówisz rzeczy pod publiczkę, a ja nie mówię. Ale ja nie mówię, ale słuchaj, co ci powiem, czekaj, Datan, jeżeli bym nie miał problemu, to nie szedłbym kurwa na terapię. Jeżeli widzę, i tym się różnimy, ja widzę u siebie problem i idę go rozwiązać, okay. A ty go nie widzisz, dlatego ja ci sugeruję to, żebyś kurwa poszedł i skorzystał z pomocy psychologa. Bo może ta odklejka kontrolowana z lekarzem kurwa wyjdzie ci na dobre. A skąd jeszcze nie chodzę do lekarza na przykład? No kurwa, ja nic nie wiem o twoim życiu, bo mnie nie interesujesz. To dlaczego oceniasz? Ja oceniam cię po tym, co mówisz, bo mam do tego prawo. Nikt ci chyba nie zadał tego pytania, ale faktycznie, ty skorzystasz z jakiej pomocy. Wiesz co, to jest moja prywatna sprawa, ja o tym nie będę mówił, ja nie muszę być jak Atencjusz Tyburski, który cały czas mówi...